Cześć, witajcie w dzisiejszych Szkółkowiesiach. Zapraszam Was na kolejną część historii Estery. Drugie przyjęcie u Estery było właśnie szykowane. Mieli wziąć w nim udział królowa Estera, król Ahasweros i Haman. Kiedy posłano sługi, którzy mieli przyprowadzić Hamana, Haman wcale nie miał ochoty przyjść na to przyjęcie. Pamiętacie dlaczego? Czuł się upokorzony. To Mordochaj został wynagrodzony przez króla, a Haman musiał oprowadzać go po królewskim dziedzińcu. Była to dla niego straszna kompromitacja. Spodziewał się, że to on będzie wywyższony przez króla. Kiedy przybyli już na przyjęcie, Haman nie dość, że czuł upokorzenie, czuł także strach. Ale królowa Estera również czuła się bardzo zaniepokojona. Jej życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Dlatego, że przez intrygę Hamana król Ahasweros, nieświadomy tego, że królowa jest Żydówką, wydał przecież nakaz, aby zabito wszystkich Żydów. Tylko król Ahasweros był na tym przyjęciu szczęśliwy i zadowolony. Niczego nieświadomy, że Haman knuje przeciwko królowej i jej ludowi. Był gotów oddać królowej nawet połowę królestwa. Królowa wiedziała, że to jest jej jedyny moment. Padła przed królem na kolana i powiedziała: królu, jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, proszę, uratuj moje życie, bo jest ono zagrożone przez intrygę tego złego człowieka Hamana. Król zdenerwował się bardzo, kiedy dowiedział się, co knuł ważny człowiek na jego dworze. Wyszedł do ogrodu zdenerwowany, a wtedy Haman padł przed królową na kolana i błagał ją o litość. Kiedy król wrócił, postanowił ocalić życie Estery, a także jej wuja Mordochaja. Otrzymali oni bogactwo, sygnet Hamana oraz jego dom. Królowa miała też wziąć pod opiekę swój lud. Ale królowa Estera nie była egoistką. Ona nie myślała tylko o sobie, wiedziała, że król w tej chwili uratował życie jej i jej wujowi. Ale lud nadal jest w niebezpieczeństwie. Dlatego, że Haman napisał pismo i podbił je królewskim sygnetem. A więc było to prawo, którego nie wolno było nie przestrzegać. Według tego prawa cały lud żydowski miał zostać zamordowany, zgładzony. Więc Estera odważyła się po raz drugi przyjść do króla i prosić króla o łaskę. Kiedy król wyciągnął złote berło w jej kierunku, Estera podniosła się z klęczków i powiedziała: królu, proszę, jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, błagam, uratuj mój lud. Król widział, że Estera nie myśli tylko o sobie, że Estera myśli także o innych. Oczywiście zgodził się na zapisanie ważnego pisma i podbicie go królewskim sygnetem, które miało uratować życie wszystkim Żydom. A ty? Czy ty myślisz o innych? Czy myślisz o innych, kiedy coś dobrego dzieje się tobie? Czy myślisz o tym, żeby dzielić się z drugim człowiekiem, kolegami, koleżankami, rodzeństwem?
Czy myślisz o tym, żeby im także było dobrze? Powinniśmy troszczyć się o innych ludzi tutaj na ziemi, ale powinniśmy też troszczyć się o ich przyszłość, o to, co będzie z nimi kiedyś, kiedy staną przed Panem Bogiem. W jaki sposób możemy się troszczyć o ich przyszłość, o ich bycie w niebie? Możemy opowiadać im dobrą nowinę o tym, że tak jak król uratował naród izraelski, oczywiście za sprawą Boga, bo Pan Bóg miał nad tym wszystkim swoją kontrolę i swoją troskę. Tak samo Pan Jezus na krzyżu umierając za moje i za Twoje grzechy uratował nasze życie. Możemy tę dobrą wiadomość o zbawieniu zanieść naszym kolegom, koleżankom, przyjaciołom. Tak jak Estera dobrą nowinę o uratowaniu narodu izraelskiego zaniosła wszystkim Żydom. Pamiętajcie o tym, aby myśleć nie tylko o sobie, ale aby zawsze myśleć także o innych. Dziś niedziela rogate. Rogate oznacza proście. Dziś będziemy chcieli powiedzieć trochę ciekawostek i mitów o modleniu się. Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Powinniśmy rozmawiać z Nim codziennie. To prawda. Jezus powiedział, że możemy zwracać się do Boga Ojcze. Nauczył nas też modlitwy Ojcze Nasz, która jest najlepszą modlitwą. Rozmawiając z Bogiem, nie musimy jednak zmawiać wyuczonych formuł. Możemy rozmawiać z Nim każdego dnia własnymi słowami, jak z ukochanym tatą. W modlitwie powinniśmy używać słów proszę, przepraszam i dziękuję. To prawda. Słowa proszę, przepraszam i dziękuję to bardzo ważne słowa w stosunku do drugiego człowieka. Ale powinniśmy ich też każdego dnia używać w modlitwie do Boga. Kiedy modlimy się, powinniśmy Boga przepraszać za nasze grzechy i wszystkie złe czyny i dziękować Mu za zbawienie i odpuszczenie grzechów oraz za wszystko to, co od Niego otrzymujemy. Ale możemy Go też prosić o to, czego potrzebujemy, choć Bóg sam zna wszystkie nasze potrzeby. Apostoł Paweł pisał do zboru w Tesalonice: za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A Pan Jezus uczył: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Bóg wysłuchuje wszystkich naszych modlitw. To prawda. Bóg wysłuchuje każdej twojej modlitwy, choć nie zawsze odpowiada na nią tak, jak tego oczekujesz. Czasem mówi nie, tego spełnić nie mogę. A czasem uczy cię cierpliwości i mówi: poczekaj, przyjdzie czas, kiedy twoje modlitwy zostaną spełnione. Możemy jednak ufać obietnicy Jezusa, który powiedział: jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Powinniśmy zwracać się do Boga tylko w ważnych sprawach, a drobne problemy rozwiązywać samemu, zamiast zajmować nimi Boga. To nieprawda. Bóg chce, abyśmy mówili Mu o wszystkich naszych trudnościach i zmartwieniach. Dla Niego nie ma zbyt błahych spraw. Wszystko jest ważne, bo my jesteśmy dla Boga ważni. Więc chce wspierać nas i pomagać nam we wszystkim. Apostoł Paweł uczył: nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Jeśli bardzo nam na czymś zależy, możemy prosić o wsparcie w modlitwie Marię lub innych ludzi, którzy są już w niebie. To nieprawda. Biblia mówi nam, że jest tylko jeden Bóg
i tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jezus Chrystus. I tylko przez Niego możemy szukać poparcia u Boga. Nie potrzebujemy innych pośredników, bo Bóg wysłuchuje nas nawet bez poparcia ludzi. Dlatego powinniśmy modlić się jedynie do Boga w Trójcy Świętej. W modlitwie powinniśmy myśleć nie tylko o sobie, ale też pamiętać o innych. To prawda. Dobrze, jeśli mówimy Bogu o swoich potrzebach. Ale w modlitwach powinniśmy też pamiętać o potrzebach innych. Prosić nie tylko dla siebie, ale też dla naszych bliskich. Modlitwa o innych ludzi jest wyrazem naszej troski o nich. Ale możemy prosić też o ludzi, których nie znamy. Prześladowanych chrześcijan, uchodźców czy chorych. A Jezus nauczał nawet: módlcie się za tych, którzy was prześladują. Powinniśmy także Bogu dziękować za ludzi, którzy nas otaczają. Za rodziców, nauczycieli, koleżanki i kolegów. Możemy modlić się też o zmarłych, aby pomóc im dostać się do nieba. Nie, to nieprawda. Biblia mówi, że zbawienie otrzymujemy z łaski przez wiarę. To znaczy, że niczyja modlitwa nie może pomóc człowiekowi w dostaniu się do nieba. Dlatego w Kościele Ewangelickim nie modlimy się za zmarłych, ale wierzymy, że jeśli ktoś zaufał i oddał swoje życie Chrystusowi, nie potrzebuje naszych modlitw wstawienniczych, bo Pan Jezus sam odkupił go swoją krwią. Modlić może się każdy człowiek. To prawda. Modlitwa nie jest przywilejem dla wybranych, ale dla wszystkich. Modlić mogą się i dzieci, i dorośli. Każdy tak, jak potrafi. Dla Boga też nikt nie jest zbyt grzeszny, aby z Nim rozmawiać. Bóg słucha każdego i każdemu pozwala mówić do siebie Ojcze. Apostoł Paweł napisał w liście do Tesaloniczan: bez przystanku się módlcie. O, ciekawe, sam dowiedziałem się parę rzeczy o modlitwie. A teraz zapraszam was na kolejny wiersz. Władysław Bełza, Dzięcioł. Jak pośród ludzi, tak też wśród ptaków. Masz pracowitych i masz próżniaków. Jednych, co szkody robią za dużo. Drugich, co wszystkim za przykład służą. A dobry przykład dać ludziom może najmniejsze nawet stworzenie Boże. Często też pilna mrówka lub pszczoła rumieni wstydem leniwców czoła. Chodźcie do lasu, a zobaczycie, jakie to ptaszków przykładne życie. Jak się dzień cały krzątają w pracy. Choć tak maleńcy, choć tylko ptacy. Na przykład dzięcioł, lasów obrońca, do pracy wstaje ze świtem słońca i jak najlepszy, jak i gajowy, na owad leśny idzie na łowy. Gdyby tak pilnie nie kuł swym dziobem, to by już dawno ten las był grobem. Dawno by nasze gaje i sady na nic stoczyły brzydkie owady. Ale on pilnie tych lasów strzeże. Gdzie znajdzie owad, wnet go wybierze. Potężnym dziobem puka po lesie, jakby im groził: ej, strzeżcie mnie się. Dziatwo, poczciwym idąc wciąż torem, niechaj ten dzięcioł będzie nam wzorem. Tak jak on w lesie, my z nim w zawody. Brońmy bliźniego od wszelkiej szkody. Zapraszam was na polecajkę razem z panią Dorotą. Cześć! Słuchajcie, czy naprawdę obchodzi was los innych dzieci, waszych rodziców i przyjaciół? Bo ja mam dzisiaj dla was książkę, która opowiada
o psiaku, którego obchodził los innych. Piesek nazywał się Węgielek i słuchajcie, miał bardzo dobre serce i w pewnym momencie pomógł komuś, kto był w potrzebie. Chcecie dowiedzieć się komu? No to musicie przeczytać książeczkę Piesek Węgielek. Są tu piękne ilustracje, ale słuchajcie, książeczka jest też do samodzielnego pokolorowania i co lepsze, w środku są naklejki. Także słuchajcie, obydwie książeczki, które zawierają tę samą historię, ale są w różnej formie, znajdziecie w księgarni Warto na Wyższej Bramie w Cieszynie i na www.warto.com.pl. Zapraszam Was teraz na dzisiejszy kącik kreatywny. Cześć, niebawem Dzień Matki, więc chcę Wam zaproponować, żebyśmy wspólnie zrobili dzisiaj prezent dla Waszych mam. Czego będziemy do tego potrzebować? Przede wszystkim potrzebna nam będzie styropianowa kulka, patyczek do szaszłyka i takie papierowe kwiatki na druciku. Wszystkie te rzeczy kupicie w sklepie papierniczym. I jeszcze nożyczki. Co robimy? Bierzemy kwiatki na drucikach i obcinamy drucik tak na długość 1 cm. O, zobaczcie. I teraz już praca jest bardzo prosta. Ja już sobie wycięłam troszkę tych kwiatów w różnych kolorach. Zaczniemy od tego, że wbijamy nasz patyczek. Będzie to łodyga dla naszego kwiatka. A teraz dookoła wbijamy kwiatki. Staramy się w taki sposób układać kwiatki, żeby jednakowe kolory nie były obok siebie. Wtedy nasz kwiatek będzie ciekawszy. Mój kwiatek jest już prawie gotowy. Ostatni elemencik, jaki my tutaj kolor damy, może fioletowy. O! I proszę bardzo, kwiatuszek z małych kwiatków jest już zrobiony. Prezentuje się tak. Można go włożyć do doniczki z kwiatkiem, który akurat nie kwitnie u Was w domu, albo można go włożyć do wazonika. Myślę, że Wasze mamy będą zadowolone, jeśli dacie im w prezencie z okazji Dnia Matki właśnie taki prezent. Powodzenia! To już koniec dzisiejszej szkółkowieści. Zapraszam Was za tydzień. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Cześć!